Chwała Bogu, witam Was bardzo serdecznie, kochane zboże, drodzy goście, sympatycy. Zanim przejdę do zwiastowania słowa, nie sposób nie wspomnieć i odnieść się do tego, co już było wspomniane, czyli wczorajszy wieczór. Przeżywaliśmy wspaniały czas, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy się w to zaangażowali, fizycznie pomagali. Dziękuję wszystkim Wam, którzy zaangażowaliście się w zaproszenia, w rozdawanie ulotek, zapraszanie znajomych, bliskich, którzy się modliliście o ten czas. Kto był, ten wie, że mieliśmy ten znowu błogosławiony problem. Nie było gdzie ludzi usadzić. Wielu ludzi musiało już stać na balkonach. Oby takie problemy mieliśmy. Na końcu pani z portalu, ten portal nazywa się Śląskie Centrum Informacji. Fajny mają skrót, SCI. Zauważyliście? Śląskie Centrum Informacji, SCI. Śląskie Centrum Informacji, czyli SCI 24, tak nazywa się ten portal. Z nimi rozmawiałem. Okazuje się, że to jest taka, może nie konkurencja do OX-a, coś podobnego jak OX, ale bardziej nastawione na wydarzenia kulturalne. Kiedy robiła ze mną wywiad, no oprócz tych tradycyjnych pytań, skąd, dlaczego, po co i tak dalej, to przeszła później do takich bardziej osobistych, oczywiście też nagrywanych. Pierwsza zapytała, jak to zrobiliście, że w sobotę wieczorem, wielką sobotę takie tłumy. Drugie pytanie takie to było, czy zawsze jesteście tacy entuzjastyczni? Czy co niedzielę w swojej społeczności jesteście tacy entuzjastyczni? Mogłem jej powiedzieć, że tak, ale najważniejsze mogłem jej powiedzieć, dlaczego. Dlaczego jesteśmy tacy entuzjastyczni? I w końcu trzecie pytanie, kiedy następny raz? Była wyraźnie zachęcona i poruszona. I mogłem już też podać jej datę naszego festiwalu, kiedy będziemy na rynku. Wspaniały czas, bardzo raz jeszcze serdecznie dziękuję wszystkim, którzy się w to angażowali. A dzisiaj chcielibyśmy otworzyć Boże Słowo, otworzyć nasze serca. Nie sposób gdzieś indziej otworzyć Bożego Słowa, jak nie na fragmentach mówiących o zmartwychwstaniu. Chcę mówić o przesłaniu zmartwychwstania. Zatytułowałem ten przekaz Realność zmartwychwstania. Otwórzmy najpierw Ewangelię Marka, później Jana, ale od Ewangelii Marka rozpoczynamy 16 rozdział. Będziemy czytać od 9 wersetu. Gdy Jezus powstał z martwych, wczesnym rankiem pierwszego dnia tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której niegdyś wypędził 7 demonów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy z nim byli, pogrążonym w smutku i płaczu. Lecz oni, gdy usłyszeli, że on żyje i był przez nią widziany, nie uwierzyli. Potem w innej postaci ukazał się dwom spośród nich w drodze do wsi. Wrócili oni i opowiedzieli pozostałym, ale i tym nie uwierzyli. Później zaś ukazał się im 11, gdy siedzieli przy stole. Wtedy ostro zganił ich za niewiarę oraz upór serca, ponieważ nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwstałego. I powiedział im, idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę, wszystkim bez wyjątku. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym natomiast, którzy uwierzą, towarzyszyć będą takie znaki. W moim imieniu będą wyganiać demony, będą mówić nowymi językami, w swoje ręce brać będą węże, a gdyby nawet coś trującego wypili, na pewno im nie zaszkodzi. Na chorych będą kłaść ręce, a ci wyzdrowieją. Po tym więc, jak Pan Jezus im to powiedział, został uniesiony do nieba i zajął miejsce po prawej stronie Boga. Oni natomiast odeszli i wszędzie głosili dobrą nowinę, podczas gdy Pan współdziałał z nimi i potwierdzał słowo towarzyszącymi mu znakami. I otwieramy Ewangelię Jana, 20 rozdział i od pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, do grobowca przyszła Maria Magdalena. Zobaczyła, że kamień zamykający jego wejście jest odsunięty. Pobiegła więc do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, do tego, którego Jezus kochał, i mówi do nich. Wzięli Pana z grobowca i nie wiemy, gdzie go położyli. Wyszedł więc Piotr oraz ten drugi uczeń i ruszyli do grobu. Biegli razem. Jednak ten drugi uczeń pobiegł przodem, wyprzedził Piotra i pierwszy dotarł na miejsce.
Zajrzał do wnętrza, zobaczył leżące płótna, ale nie wszedł. Zaraz za nim nadbiegł Szymon Piotr. Wszedł do grobowca i zobaczył leżące płótna. Zobaczył też chustę, która okrywała mu głowę leżącą, nie razem z płótnami, lecz złożoną obok. Za nim wszedł i ten drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do grobowca. Zobaczył i uwierzył. Wciąż do nich nie docierało, że według Pisma Jezus ma powstać z martwych. Obaj zatem wrócili do siebie. Maria tymczasem stanęła przy grobowcu i płakała. Płacząc, nachyliła się, zajrzała do środka i zobaczyła dwóch aniołów w bieli. Jeden siedział u wezgłowia, a drugi u nóg w miejscu, gdzie leżało ciało Jezusa. Kobieto, zapytali, dlaczego płaczesz? A ona, wzięli mojego Pana i nie wiem, gdzie go położyli. Gdy to powiedziała, odwróciła się i zobaczyła stojącego Jezusa. Z początku go jednak nie rozpoznała. Wówczas Jezus zwrócił się do niej, kobieto, dlaczego płaczesz? Kogo szukasz? Ona natomiast w przekonaniu, że to ogrodnik, powiedziała, Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go złożyłeś, a ja go zabiorę. Mario, przemówił Jezus. Ona zaś obróciła się i zawołała po hebrajsku, Rabbuni, co znaczy nauczycielu. Nie trzymaj mnie już, zwrócił się do niej, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Idź raczej do moich braci i powiedz im, wstępuję do Ojca mego i do Ojca waszego, do Boga mego i do Boga waszego. Poszła więc Maria Magdalena i oznajmiła uczniom, że widziała Pana. Przekazała im też Jego słowa. Znane fragmenty, oczywiście nie możemy czytać wszystkich wydarzeń mówiących o zmartwychwstaniu, bo już nic nie mógłbym powiedzieć, bo zajęłoby to tyle czasu. Ale znamy te fragmenty i wiemy, jak wyglądały fakty po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Jezus objawia się Marii Magdalenie, jak tu czytamy. Jezus objawiał się też uczniom idącym do Emaus. Jezus objawiał się uczniom zgromadzonym, zamkniętym w pokoju. Potem pamiętamy, objawiał się uczniom, którzy byli nad jeziorem. W końcu apostoł Paweł wspomina o tym, że objawił się więcej niż 500 braciom naraz. Jaki jest wspólny mianownik tych, którym się Jezus objawił? Jest jakiś klucz. Nie wszystkim się objawiał. Nie całej Jerozolimie się objawił. Objawiał się niektórym. Widzicie klucz? Jakiś, w którym się objawił, a komu nie? Objawiał się swoim. Zauważcie, objawiał się swoim. Objawiał się tym, którzy go kochali. Prawda, że zwątpili. Prawda, że byli w szoku. Ale go kochali. Ale byli jego. Ale go szukali. Ale za nim tęsknili. I moi drodzy, to jest prawda i dzisiaj. To jest prawda, wielkanocne przesłanie dla mojego i twojego serca, że Jezus objawia się tym, którzy go szukają. Tym, którym zależy. I to jest prawda nieodkryta dzisiaj. To jest prawda od wieków. Już w Starym Testamencie o niej mówił choćby Ozeasz. W 6 rozdziale mówi, że jeśli go będziemy szukać, znajdziemy go. I że to jest pewne. Że to jest pewne, że go znajdziemy. On posługuje się nawet obrazem tej rosy porannej, która była każdego ranka. Ale wcześniej jest napisane, starajmy się usilnie. Starajmy się usilnie poznać Pana. Sam Jezus mówi, szukajcie, a znajdziecie. Siostro, bracie, drogi przyjacielu, Pan Bóg będzie ci się objawiał. Pan Bóg będzie objawiał głębokości serca swojego tobie, jeśli go będziesz szukał. Jeśli ci to nie będzie obojętne. On będzie otwierał się przed nami. Będziemy widzieć dowody tego, że On jest żywy, naprawdę. Ale jeśli go będziemy szukać. Zobaczcie, Jezus objawiał się tym, którzy tego chcieli. Tym, którzy za tym tęsknili. Sceptycy mówią, może nawet do dziś powtarzają trochę nierozważnie słowa Tomasza, jednego z uczni, które brzmiały mniej więcej, jeśli go nie zobaczę, to nie uwierzę. Pamiętacie, o czym mówiłem dokładnie rok temu? Niektórzy kiwią tak, niektórzy tak. Niektórzy nic. Mówiłem o Tomaszu,
Mówiłem o Tomaszu, nie będę do tego wracał, ale to była taka też rehabilitacja jego postawy, jego osoby. I wiemy, że on tak naprawdę był naprawdę niesamowicie wartościowym człowiekiem. Jezus też mu się objawił. Ale wiecie, wielu ludzi dziś ma tą mentalność. Najpierw dowody, a potem uwierzę. Najpierw chcę widzieć fakty, a potem uwierzę. Podczas gdy Bóg działa odwrotnie. Bóg chce twojej wiary. Bóg chce twojego zaufania. Bóg chce najpierw, aby nasze serca były poruszone, a potem będziemy widzieć dowody tego, że On żyje. Wiecie, tak naprawdę to ci, którzy szukają najpierw dowodów, to nic im nie wystarczy. To nie będzie takich dowodów, które ich w końcu przekonają. Pamiętacie faryzeuszy i uczonych w piśmie? Ostatnio tak jakoś wychodzi, że wiele o nich wspominamy i mówimy. Oni chodzili za Jezusem. Bardzo wiernie. Co prawda w złej mentalności, w złym nastawieniu. Nie po to, żeby go pokochać, słuchać, wykonywać. Chodzili raczej po to, żeby złapać go na jakimś słowie, żeby go sądzić. Ale chodzili i wszystko widzieli. Widzieli, jak Jezus uzdrawia, jak oczy ślepych są otwierane. Widzieli te fakty. Widzieli, jak głusi słyszą. Widzieli, jak trędowaci są oczyszczani z trądu. Widzieli, jak zmarli powstają do życia. Jak sparaliżowani mogą wziąć posłanie, wstać i iść. To widzieli. To były rzeczy, które nigdy wcześniej w Izraelu się nie działy. Oni te fakty widzieli, dotykali ich wręcz. I co z tego? Przychodzi pewien moment, przychodzą do Jezusa i mówią, pokaż nam jakiś znak, byśmy mogli w Ciebie uwierzyć. No to co? To wszystko, co wcześniej widzieli, nie było znakiem? Nie było dla nich faktem? Nic ich nie mogło przekonać. Wiecie, nawet na krzyżu, kiedy był, kiedy Pan Jezus był na krzyżu, to jeszcze mówią, zejdź z krzyża, a uwierzymy Ci. Moi drodzy, jeśli wierzysz, będziesz Go oglądał. Jeśli Go szukasz, będziesz Go oglądał. On objawia się tym, którzy tego chcą. Niech ten poranek wielkanocny, ta myśl już przenika twoje serce. Jeżeli będziesz obojętny, to Pan Bóg nie otworzy swojego serca przed tobą. Ale jeśli Go będziesz szukał, to będziesz codziennie miał nowe dowody, że Bóg żyje, że Bóg jest realny i prawdziwy. Zobaczcie, po zmartwychwstaniu Maria, która tak bardzo Go kochała, która do Niego tęskniła, która płakała, która, popatrzcie, pierwsza jest, jeszcze jest ciemno, kobieta, pierwsza jest przed grobem. I wtedy Jezus, to jest 17 werset, mówi, nie trzymaj mnie już, zwrócił się do niej, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Idź raczej do moich braci i powiedz im, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Ja bym prosił, żeby znikło to ze ściany, a wy patrzcie teraz na mnie, nie patrzcie do Biblii. Jezus powiedział, przekazał jej polecenie, żeby poszła do wszystkich uczni i powiedziała im o tym. Ale nie powiedział słowa idź do uczni. Tylko jakie słowo? Głośno. Do braci. Słuchajcie, jak czytałem ostatnio ten fragment, niesamowicie dotknęło mnie to, do braci. Po raz pierwszy, sprawdzałem, po raz pierwszy Jezus używa słowo do braci. Wcześniej to byli uczniowie. Później, kiedy już ta więź przyjaźni, ta więź relacji była tak duża, pod koniec ich służby, po 3 latach, Jezus mówi o nich, jesteście moimi przyjaciółmi. Ale teraz, po śmierci, kiedy Jego krew została przelana, On mówi, idźcie do braci. Jejku, jaka relacja. Słuchajcie, to my sobie tego nie uzurpujemy. To nie wymyślili uczniowie. To sam Jezus mówi, idź do braci. To jest niesamowite. Jezus mówi o nas, brat. Rozumiecie to? Czujecie to? Tą relację, tą bliskość, tą zażyłość? To jest tak bardzo ważne, abyśmy wiedzieli, kim jesteśmy. Słuchajcie, nasza tożsamość w Chrystusie to jest podstawowa sprawa. Jeśli jej nie znamy, to bardzo kiepsko z nami. A powiem wam, że w wielu rozmowach
wielu rozmowach widzę, że ludzie czasem kompletnie nie rozumieją, kim są tak naprawdę. To jest takie przykre, bo wielokrotnie słyszę o tym, że tak, jak będziemy już w niebie, o, to już wiadomo, będziemy kimś. Ale teraz, wiecie, jak to tutaj na Śląsku Cieszyńskim się mówi, taki boroczek, taki nic, taki ubożuchny. To szatan zamyka nam oczy, abyśmy nie widzieli tego, kim jesteśmy. Czytowałem w piątek z Apokalipsy, 5:10, że uczyniłeś ich przez swoją krew, uczyniłeś ich, czy nabyłeś ich dla Boga i uczyniłeś z nich członków rodziny królewskiej. W pamięci to zacytowałem. A jeden z przekładów mówi, uczyniłeś ich królami. Wprost tak jest napisane. Czujesz się tak? Jakieś milczenie. Nawet nie porusza się wam twarz. Uśmiech nawet, nic. Czujesz się tak? Czujesz się członkiem rodziny królewskiej? Czujesz się córką króla? Czujesz się synem króla? Nic nieważne jeszcze się czujesz. Tu jest prawda. Tu jest napisana prawda. W Bożym Słowie jest napisana o nas prawda. Musimy znać swoją tożsamość w Chrystusie. Moi drodzy, przeczytam fragment z Efezjan, z listu do Efezjan, kiedy apostoł Paweł o tym mówi. Pierwsze 3 wersety 2 rozdziału, bo tam będziemy zaglądać, mówią prawdę, ale o przeszłości. Mówią o tym, kim byliśmy. To jest prawda o tym, kim byliśmy. Ale potem jest prawda o tym, kim jesteśmy. Wsłuchajmy się. Będę czytał z nowszego przekładu parafrazy słowa życia. Kiedyś byliście duchowo martwi, pogrążeni w grzechach i przestępstwach. Żyliście jak cały ten świat, posłuszny swojemu duchowemu władcy, panującemu nad siłami zła, które obecnie działa przez zbuntowanych ludzi. Kiedyś my wszyscy, tak jak oni, byliśmy podporządkowani pragnieniom naszego ciała i zmysłowym przyjemnościom. Dlatego podobnie jak na wszystkich innych ludzi czekał na nas Boży sąd. Powiedziałem, to jest wszystko prawdą, ale o przeszłości. I teraz jest niesamowite słowo, ale Bóg. I chciałoby się wykrzyczeć, ale Bóg wszystko odmienił. Ale Bóg, który jest Bogiem pełnym miłości, tak bardzo nas pokochał. Jak pięknie to tu jest ujęte. Bóg, który tak bardzo nas pokochał, że chociaż byliśmy duchowo martwi i pogrążeni w grzechach, razem z Chrystusem przywrócił nas do życia. W ten sposób dzięki swojej łasce uratował także was. I teraz słuchajcie. On wskrzesił nas i już teraz umieścił w niebie. Należymy bowiem do Chrystusa. I już teraz umieścił w niebie. Dotarło? Już teraz. Kiedy? Teraz godzina 11:12? Nie. Teraz, w momencie nowonarodzenia. Teraz. Jest to moment opisany naszego ożywienia w Chrystusie. W momencie, kiedy zostałeś na nowo wzbudzony z martwych, twój duch. Stałeś się Jego dzieckiem. Biblia mówi wyraźnie, umieścił cię teraz, w tym momencie, umieścił cię w niebie. Biblia Warszawska mówi w okręgach niebieskich. Tak jak wspomniałem wcześniej, wielu w rozmowach słyszę, że tak, kiedyś to tam będziemy. A prawda jest taka, że w naszym duchu już jesteśmy. Żyjemy, funkcjonujemy tutaj. Ale tak naprawdę to nasza duchowa tożsamość to jest syn i córka króla. To jest taka prawda o nas dzisiaj. Prawdą na dziś jest to, że twoje i moje miejsce duchowego zameldowane to niebo. To okręgi niebieskie. Prawda, funkcjonujemy tutaj, w naszym ciele. Mamy swój powód, dla którego tu być, o którym będę mówił pod koniec. Ale duchową prawdą jest to, że już teraz jesteśmy tam. Ogromnie ważne, żeby znać swoją tożsamość w Chrystusie. Jeśli tego nawet nie czujesz, to nic z tych faktów nie zmienia. Pozwólcie na pewien obraz. Abstrakcyjny. Ale wiem, że macie dobrą wyobraźnię. Obraz abstrakcyjny, troszkę może nierozsądny,
ale zobrazuje nam to, o czym chcę powiedzieć, o czym mówię. Otóż wyobraźcie sobie, że królowa Anglii gdzieś urwała się obstawie, ochronie i pojawiła się, załóżmy, w ustrońskiej Biedronce. Ubrana po cywilu, tak po prostu, bierze wózek, pcha go przez sklep, wkłada tam produkty spożywcze, chlebek, mleczko i tak dalej, i tak dalej. I po prostu, jak wszyscy inni. Mam pytanie, czy w tej Biedronce jest królową? No śmiało. No oczywiście, że jest. Nic się nie zmieniło. Oczywiście, że jest. A czy czuje się królową? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że ona może czuć się królową. Jak najbardziej. Moi drodzy, dlaczego to mówię? Dlatego, że będąc dalej troszeczkę w tym obrazie, jesteśmy synem, córką króla. Według jednego z przekładów, który nawet nazywa nas po prostu królami. Ale już wolę takie precyzyjne określenie. Jesteśmy córkami, synami króla. Ale pchamy ten życiowy wózek tutaj, po tej ziemi. Ktoś ma go cięższy, ktoś ma go lżejszy. Ktoś ma bardziej pod górkę, ktoś mniej. Faktu to nie zmienia, że jesteś synem króla. Idźmy dalej w tym obrazie. Wracamy do Biedronki. Narysuję dwa skrajnie różne scenariusze. Jeden jest taki. Ktoś w końcu rozpoznaje ją. Patrzy, nieśmiało podchodzi, pyta po angielsku, czy go oczy nie mylą, czy rzeczywiście to jest królowa Anglii. Potwierdza. W efekcie tego, wiecie, zlatują się paparazzi, fotoreporterzy, limuzyny przyjeżdżają, witają ją jako królową i tak dalej. A drugi scenariusz odwrotny. Pyta królowa ekspedientki coś po angielsku, bo polskiego nie umie. Problem w tym, że ekspedientka nie umie angielskiego, dochodzi do jakiegoś nieporozumienia. Królowa gdzieś tam się odsuwa, zagniewana, niechcący, potrąciła wózkiem jakiś tam stojak, sypią się jakieś tam butelki. Ogólne zamieszanie, ochrona przylatuje. I co? W którym momencie jest jej łatwiej być królową? W którym scenariuszu ona łatwiej jest, możesz czuć się królową? Pewnie, że w pierwszym, prawda? Ale czy w drugim przestaje być? Prawda, że nie przestaje być. Moi drodzy, łatwiej nam tutaj, w tych pięknych okolicznościach, kiedy wczoraj byliśmy na Prażakowce, kiedy w piątek byliśmy na tym miejscu, kiedy dzisiaj jesteśmy, kiedy świętujemy Boże zwycięstwo, kiedy śpiewamy, kiedy się modlimy, to jakoś tak łatwiej nam powiedzieć, tak, przyjmuję to, jestem dzieckiem króla. Ale w tym tygodniu nie wiesz, co cię spotka. Albo co cię spotkało w zeszłym. Jakie trudne okoliczności. Kto ci coś powiedział. Jak bardzo cię ubliżył. I tak dalej. Coś to zmienia? Coś to zmienia w twojej tożsamości? Nadal jesteś dzieckiem króla. Nadal jesteś córką, nadal jesteś synem króla. Moi drodzy, diabeł chce zaślepić nas na ten fakt. Bo wie, że jeżeli czujesz się nikim, to też nic nie zrobisz. Jeżeli wie, że czujesz się po prostu taki nikt, to macie raczej pod kontrolą. Nie zdobędziesz dla niego świata. Ale kiedy wiesz, kim jesteś, to ma moc. Syn, córka króla. Dalej czytamy o tym, apostoł Paweł mówi, że jesteśmy jego domownikami. Jezus mówi do Marii, idź. I powiedz to braciom. Powiedz to braciom. Słuchajcie, jaka bliskość. Ale zobaczcie, na jakiej podstawie mógł Jezus to powiedzieć? Na jakiej podstawie Jezus powiedział tak bliskie określenie brat? Dlaczego wcześniej tego nigdy nie powiedział? Zobaczcie, ja też mam dwóch braci. Na jakiej podstawie? Mamy wspólnych rodziców. Inaczej mówiąc, więzy krwi. Już rozumiemy? Krew Chrystusa. Krew przelana na krzyżu. Ta dopiero upoważnia nas do takich słów. Krew Chrystusa, o której mówiliśmy trochę w piątek. Krew Chrystusa, to jest dopiero moc. Kiedy ona została przelana,
Ona nawiązuje tą niesamowitą więź. Tą niesamowitą więź upoważnia nas, daje nam prawo nawiązać tą niesamowitą więź między Bogiem a człowiekiem. Kiedy mówię o krwi Chrystusa, nie sposób chociaż na moment powiedzieć coś na temat Paschy. Paschy, która była darowana ludziom, czy jakby ogłoszona, czy nakazana ludziom w momencie, o którym przed chwilką Damian wspominał. Kiedy wychodzili z Egiptu. I dużo by tutaj można było mówić. Nie będziemy mówić o wielu szczegółach, choć może są ważne. Ale ten podstawowy szczegół, krew. Oni mieli zabić baranka doskonałego i tak dalej. I tą krwią posmarować odrzwia swoich domów. Odrzwia, czyli po naszemu mówiąc, futryny naszych domów i nadproże. I to decydowało o ich życiu lub śmierci. Krew baranka decydowała o ich życiu bądź śmierci. Wiecie, kiedy przechodził anioł śmierci przez Egipt, kiedy przechodził koło tych domów, wiecie, on w ogóle nie wnikał w to, kto tam jest w środku. Zauważyliście to? On nie wchodził i nie robił śledztwa, jak się zachowałeś wczoraj. Czy przypadkiem ktoś z was tutaj nie skłamał? Albo nie narobił czegoś innego? Nie. On po prostu przechodził. Jak widział krew, to ominął. Jak widział krew, to ominął. A jeżeli nie, to wszedł i był sąd. Moi drodzy, to decyduje dziś o twoim życiu lub wiecznej śmierci. Czy jest krew na odrzwiach twojego duchowego serca? Czy jest tam krew Chrystusa? Nieważne są uczynki, jako podstawa zbawienia oczywiście. Nieważna jest tradycja. Nieważne jest, do jakiego kościoła należysz. Nieważne jest nic innego. Albo jest tam krew, albo jej nie ma. I to jest najważniejsze. Moi drodzy, Jezus, albo Biblia raczej, używa wielu różnych obrazów, mówiąc o naszej tożsamości w Chrystusie. Mówi, że jesteśmy zanurzeni w Chrystusie. Inne miejsce mówi, że jesteśmy przyodziani w Chrystusa. Jeszcze inne miejsce mówi, że jesteśmy odziani Jego szatą sprawiedliwości. Wybaczcie, że posłużę się po raz kolejny już tym samym obrazem. Znacie go może już na pamięć, ale może ktoś to usłyszał po raz pierwszy. Wyobraź sobie, że patrzysz przez okno i widzisz człowieka w łachmanach, tak zimno może jak dziś, w łachmanach, podartego, brudnego i widząc, no co widzisz? Te łachmany, prawda? Ale ktoś przychodzi do niego i świeżym, czystym, pięknym kocem go otula. I co widzisz? Już nie widzisz łachmanów. Już widzisz ten koc. I dokładnie tak jest w rzeczywistości duchowej. Jeśli się nawracasz, to Pan Bóg już nie widzi więcej tamtych łachmanów. Już widzi szatę sprawiedliwości swojego Syna. Patrzy na ciebie i widzi, że jesteś święty, bo krew Chrystusa jest na tobie. To jest podstawa. To jest szata sprawiedliwości. Albo tam jest krew, albo jej nie ma. Albo jesteś święty przed Jego obliczem, albo nie. I tu nie chodzi o to, co robimy. W konsekwencji też chodzi, ale tutaj skupiam się na fundamencie zbawienia. Ale na tym, czy jest krew, czy nie. Moi drodzy, ale nie tylko Bóg to widzi. Wiecie, że diabeł też? I diabeł się boi. Kiedy tam jest krew na twoim życiu, to on się boi. I on nie może cię tknąć. On nie ma władzy nad tobą. On nie ma prawa nad tobą. Kiedy po śmierci Jezusa, duch Jezusa był w krainie umarłych. Nie chcę jakby teologicznie tego rozstrzygać, bo idziemy dalej, ale znamy to, w liście Piotra jest napisane, że duch Jezusa poszedł do krainy umarłych. I tam, jak wiemy, wyrwał klucze piekła i śmierci, o czym też dzisiaj było na wstępie przeczytane. Ale zauważcie, piekło, diabeł, śmierć nie miały nad nim władzy. Nie mogły go zatrzymać. On zmartwychwstał. Dlaczego? Bo był bez grzechu. I dokładnie tak samo jest z nami. Jeśli będę i będziesz bez grzechu, to śmierć i piekło nie będzie miało nad tobą władzy. Choćbyśmy nawet fizycznie umarli, będziemy żyć. Ale nie decyduje o to, czy ostatnio coś powiedziałeś, czy nie powiedziałeś. Nie decyduje o twoje jakieś tam zachowanie. Decyduje krew Chrystusa. Decyduje to, czy jesteś odrodzonym człowiekiem.
Czy był moment w twoim życiu, że świadomie pokutowałeś ze swoich grzechów? Czy był moment w swoim życiu, kiedy powiedziałeś, Panie, bez Ciebie nie dam rady żyć. Potrzebuję Ciebie. Przeprosiłeś Go za swoje grzechy i przyjąłeś Go jako swojego osobistego Zbawiciela. Jeśli tak, to anioł wiecznej śmierci ominie Twoje, ominie życie Twoje. Ale jeśli nie, to czeka wieczna śmierć. To Ty dziś decydujesz o swoim życiu. Decydująca jest krew Chrystusa. Mario, idź i powiedz braciom swoim. Źle powiedziałem, nie swoim, moim. Idź i powiedz braciom moim. I zobaczcie, co dalej się wydarzało. Oto ten moment zmartwychwstania. Wydaje się, jakby kończyć ten akt, który wydarzał się tam w Jerozolimie. Jakby zakończenie triumfalne, zakończenie aktu odkupienia. Ale tak naprawdę on dopiero wszystko rozpoczyna. Zobaczcie, co Jezus, to są chyba jego pierwsze słowa wypowiedziane do człowieka. I co on mówi? Idź. Idź i powiedz. Słuchajcie, to jest teraz nasza rola. Jeśli zobaczyliśmy Chrystusa, jeśli jest naszym Panem, to pierwszą naszą potrzebą, pierwszą naszą rolą jest to, co Jezus mówi, idź i powiedz. Nie zatrzymuj tego dla siebie. Maria zobaczyła, ale zaraz usłyszała, idź i powiedz. Ewangelii Marka, to co czytaliśmy na wstępie, 20 rozdział mówi tak. Oni natychmiast odeszli i wszędzie głosili dobrą nowinę, podczas gdy Pan współdziałał z nimi i potwierdzał słowo towarzyszącymi mu znakami. I wiemy, co się działo w Jerozolimie. Wiemy, znając dzieje apostolskie, że na zwiastowanie Piotra po pięćdziesiątnicy nawraca się w pierwszym ruchu od razu 3000 ludzi, potem 5000, a potem już przestali liczyć. Niesamowita eksplozja Ewangelii. Dlaczego? Dlatego, że zmartwychwstanie było czymś realnym. Zaraz zgłębię troszeczkę ten temat. Ale chcę wrócić do Marii. Usłyszała, idź i powiedz. I ona co zrobiła? Pobiegła i co powiedziała? Jakie były jej pierwsze słowa? Słuchajcie, ona nawet nie wgłębia się w jakąś teologię. Ona mówi co? Widziałam Jezusa. Krzyczy po prostu, widziałam Jezusa. Moi drodzy, to jest nasze posłannictwo. To jest nasze posłannictwo, aby mówić o realności Chrystusa. O realności Chrystusa w moim życiu. Ludzie to zaraz wyczują. Czy widziałeś Chrystusa? Czy widzisz Chrystusa? Można gadać różne rzeczy, ale jeśli ty nie widzisz Chrystusa, jeśli Go nie szukasz, jeśli nie jest On czymś dla ciebie bezcennym, drogocennym, to jak tu powiedzieć, widziałem Chrystusa. Ale jeżeli Go widzisz każdego dnia w swojej komorze modlitwy, to działa. Moi drodzy, aby zrozumieć to, co się działo w Jerozolimie, to chciałbym, żebyśmy na moment przenieśli się do tych czasów. Zobaczcie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa było po pierwsze czymś, co było udowadniane przez Pismo. Jezus, idąc z uczniami do Emaus, co mówił? Otwierał im Pismo, otwierał oczy na Pismo. Wielokrotnie czytamy o tym później i w listach, i w dziejach, jak apostołowie mówią, że to wszystko było zgodne z Pismem, z prorokami, z psalmami. To fakt. Ale z drugiej strony tam była realność, o której za moment więcej powiem. To było coś takiego, że ludzie tym po prostu żyli. Tam były dowody zmartwychwstania. Wiecie, to jest podobne do, załóżmy, do uzdrowienia. Kiedy mówimy, poprzednią niedzielę o tym więcej mówiliśmy, kiedy mówimy o uzdrowieniu, dlaczego? Po pierwsze, tak samo, słowo. Mamy słowo, które nas o tym zapewnia. Ale wiecie, mamy i dowody. Kiedy ktoś stanie i mówi, byłem chory, mam potwierdzoną diagnozę lekarską, założymy nowotwór. Jestem zdrowy i znowu potwierdzone. To są dowody, prawda?
I w tamtym czasie było podobnie. Jezus mówił o tym, to było wszystko zgodne z Pismem, ale po drugie to było coś bardzo realnego. Zmartwychwstanie było czymś absolutnie realnym. To było czymś spektakularnym. O tym się mówiło na ulicach Jerozolimy. Moi drodzy, wczujmy się na chwilkę w klimat tego, co tam się stało. Pozwólcie, że zabiorę was teraz na wycieczkę do Jerozolimy, na chwilkę. Wycieczki są drogie, nie? Do Jerozolimy. A my mamy to gratis, więc skorzystajmy z tego. I przenieśmy się naszą wyobraźnią na ulicę Jerozolimy. Wróćmy do wieczoru piątkowego. Pamiętacie, kiedy Jezus umarł? Kiedy Jezus powiedział te znamienite słowa, wykonało się, to wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje. Może otwórzmy te słowa. Wtedy zasłona przybytku rozdarła się na dwoje od góry do dołu. Ziemią zatrzęsło, skały popękały, otwarły się grobowce i wiele ciał świętych, którzy już zasnęli, zostało wzbudzonych. Po zmartwychwstaniu Jezusa wyszli oni z grobów, weszli do świętego miasta i ukazali się wielu ludziom. Zobaczmy przez moment na te fakty. Mam nadzieję, że jesteście tam. Tam właśnie, na miejscu. I słyszycie to, co się dzieje. Mówią o tym, że w świątyni stało się coś absolutnie niezwykłego. Zasłona rozdarła się. Wiecie, to nie było takie proste. Ja słyszałem już, że ktoś chciał tłumaczyć, że z powodu trzęsienia ziemi się rozdarła ta zasłona. To jest absurd. Budynek w wyniku trzęsienia ziemi mógłby być w gruzach, a świątyni by ona nie a zasłona by się nie rozdarła. Ta zasłona była naprawdę duża, 20 metrów długości, 10 metrów wysokości. Chyba by tu nie weszła. Gruba na szerokość dłoni. I rozdarła się od góry w dół. To wyklucza ludzki jakiś wandalizm. To Bożą ręką się stało. To jest niesamowity symbol tego, że mamy nową drogę, już bez ofiar. Nową drogę przed miejsce najświętsze, przed Boży Majestat. Myślę, że ta informacja przenikała miasto. Choćby nawet troszeczkę później, kiedy kapłani nawracali się. To jest niemożliwe, żeby ta informacja nie przenikała w miasto. Ale były inne, bardziej spektakularne. Choćby to trzęsienie ziemi. Przypadek? Przypadek, że akurat w tym momencie trzęsienia ziemi przecież zdarzają się. Ale nikt w przypadek nie wierzył. Nawet setnik rzymski. Nie wierzył, że to był przypadek. W wyniku tego padł na kolana i woła, ten prawdziwie był Synem Bożym. Ale myślę, że najbardziej spektakularne to jest to, co czytaliśmy o tych grobach. Groby się otwarły. I znowu ktoś powie, to skutek trzęsienia ziemi. No tak, ale czemu nie wszystkie? Czemu akurat tylko groby świętych? Pewnie, że trzęsienie ziemi mogło to jakby spowodować, ale nie wszystkie groby. Groby tylko świętych, tych, którzy zasnęli jakby pojednani z Bogiem, tych się otwarły. To tłumaczenie troszkę nieprecyzyjnie oddaje ten fakt. No bo skoro w momencie jego śmierci groby się potwierały, a czytamy, że weszli do świątyni, do miasta świętego dopiero w niedzielę rano, po zmartwychwstaniu. To co robili przez te dwa dni? Siedzieli w grobach? Snuli się po cmentarzu? Nie, to nie tak. Tu są dwa fakty. Tu są dwa fakty. W momencie, kiedy nastąpiła śmierć Jezusa, w tym samym momencie rozdarła się zasłona w świątyni i w tym samym momencie otwarły się groby. To prawda. Ale zmartwychwstanie tych ludzi w grobach nastąpiło o niedzielny poranek. Zmartwychwstanie nastąpiło w momencie zmartwychwstania Chrystusa. Moc zmartwychwstania była tak potężna. To jest symbol, że ona nie ograniczyła się tylko do Jezusa, że rozlała się na tych, którzy jako święci umierali. To jest też symbol, który czeka nas w przyszłości. Ale popatrzcie, jesteście jeszcze tam? Wyobraźcie sobie teraz, jesteś mieszkańcem Jerozolimy. Trudny weekend za nami. Pascha, tyle się działo. W piątek taki emocjonujący dzień.
skazano Jezusa, jakkolwiek go ktoś odbierał, ale emocji ogromnych. Potem sobotnie święto. Myślę, że ludzie odpoczywali w niedzielę rano jeszcze, chociaż to dla nich roboczy dzień. I nagle ktoś puka. Ktoś wali ci w drzwi. Zaspany wychodzisz, bo przecież to było wczesnym rankiem. Otwierasz i szok. Twój dziadek, którego 10 lat temu pochowałeś. Co byś zrobił? Zemdlał? Ja chyba tak. Bądźmy kreatywni, pomyślmy. To są fakty, tak się działo. Przecież ci ludzie nie odparowali. Oni weszli do miasta. Myślę, że gdyby był jeden taki przypadek, to miasto by o tym huczało. Bo czytamy, że każdy z nich ukazał się wielu. Oni normalnie zaczęli żyć. Wrócili do swoich jakichś tam obowiązków, zadań. Niektórzy byli młodsi, niektórzy starsi. Pewnie, że potem znowu umarli kiedyś. Ale oni normalnie zaczęli funkcjonować w społeczeństwie. Słuchajcie, to był szok. Tego się nie dało ukryć. Czujecie ten klimat Jerozolimy? To się tam działo naprawdę. A potem przecież czytamy o tym, że Jezus po zmartwychwstaniu ukazywał się. Ukazywał się, już mówiłem komu wcześniej. Kobietom, Marii, uczniom, 500 naraz i tak dalej. I to wszystko było tak bardzo spektakularne. Kiedy apostoł Paweł mówi o tym, pisze o tym, że ukazał się 500 naraz, on tam mówi ciekawe słowa, że niektórzy z nich zasnęli, a większość żyje. Po co to mówi? To mówi, jeśli nie wierzysz, to idź do Jerozolimy. Oni jeszcze żyją, pogadaj z nimi, odszukaj ich. Jerozolima tym żyła. Jerozolima żyła tym, że wydarzyło się coś absolutnie niezwykłego. A w końcu myślę, że to głupie kłamstwo tak naprawdę pomogło prawdzie. Wiecie, o jakim kłamstwie mam na myśli? Mam na myśli to kłamstwo, że uczniowie nocą wykradli ciało Pana Jezusa. To był dla Rzymian wielki problem, znaczy dla tych żołnierzy strzegących go. Za to była kara śmierci. Bo w opcji tej prawdziwej, że nie zabezpieczyli tego grobu tak naprawdę, za to groziła im śmierć. A za to, że zasnęli na służbie, tym bardziej. Więc byli w trudnym położeniu tak naprawdę. No ale wiecie, plecy, układy polityczne, kasa zrobiła swoje. Że przyjęli tą opcję. Ale ta opcja jest kompletnie bez sensu. I tak naprawdę żaden Żyd w to nie uwierzył. Słuchajcie, parę argumentów. Pan Jezus miał najbardziej godny pogrzeb, jaki mógł w ogóle być w tamtych czasach. Otrzymał bardzo bogaty w tamtych standardach grób od Józefa z Arymatei. A pamiętacie, co otrzymał od Nikodema? Aromatyczną maść. Niezwykle aromatyczną maść. Przeliczając to na kilogramy, tego było 35 kilogramów. Niezwykle aromatycznej maści. To była taka pasta, taki jakby krem. Myślę, że tak dwa wiaderka by tego mogło być. Niezwykle cennej, niezwykle aromatycznej maści. I polegało to na tym, że ciało zostało całe oklejone tą maścią. Jak ona wyschła, to tworzyła taki kokon. Taką jakby, no kokon to może dobre słowo. To nie było coś, co miało zabalsamować ciało, nie. Ale zabezpieczyć przed odorem, przed smrodem rozkładającego się ciała. To nie tak, jak dzisiaj, że zasypujemy grób. To był grobowiec, do którego ludzie wchodzili. Więc żeby wejść w komforcie, nie czuć smrodu, tylko przepiękną, aromatyczną woń, użyli tak wielkiego nakładu pieniędzy, aby zabezpieczyć ciało Pana Jezusa. I teraz pomyślcie, jaki sens go byłoby przenosić? Wystarczyło dotknąć, a to wszystko się skruszy. I smród straszliwy idzie z rozkładającego się ciała. To pierwszy argument, ale następny jest jeszcze mocniejszy. Wiecie, Żyd nie dotknie zwłok, bo to jest ogromna profanacja dla niego. Podwójna profanacja dla zwłok,
dla ciała, ale profanacja także dla tych, którzy by się dotknęli zwłok. Już tego nie chcę dalej argumentować, ale czytając Stary Testament można tam to znaleźć. Więc żaden Żyd nie zrobiłby tego. A po drugie, moi drodzy, czy po trzecie, czy już kolejne, to przecież jasne było, że jeśli zabija się przywódcę jakiejś sekty, to w dalszej kolejności wyłapuje się jego członków, tych najbardziej aktywnych. I tak w przeszłości było. I w tym znaczeniu, my rozumiemy to inaczej, ale w tym znaczeniu dokładnie było tak samo. Oto złapano, ukrzyżowano przywódcę sekty. Więc teraz należało oczekiwać, że oto jego najbardziej aktywnych współpracowników czeka to samo. Więc kto o zdrowych zmysłach pchałby się pod straże rzymskie? A przecież straże rzymskie stały przy grobie. Więc było logiczne, że raczej ktokolwiek, ale nie oni. Moi drodzy, a nawet jeśli by to zrobili oni, to dlaczego nie było żadnego procesu? Skoro było wiadomo, że to uczniowie, nie było żadnego procesu. Nawet nikt ich nie wziął na przesłuchanie. Jeszcze jest jeden absurd. Skoro jak szła wieść, oni spali, to jakim cudem wiedzieli, kto to zrobił? Jakim cudem śpiąc mogli widzieć, kto to zrobił? Wiecie, gdyby była informacja, my spaliśmy i ktoś, nie wiadomo kto, ukradł, no to jeszcze by to było w miarę logiczne. Ale mowa, myśmy spali, a uczniowie ukradli, już sama się nie broni. Więc moi drodzy, te i może jeszcze inne argumenty powodują to, że to kłamstwo jest dla Żyda, który w tamtym czasie żył kompletnym idiotyzmem. I chyba nikt w to uwierzyć nie mógł. I moi drodzy, to jest atmosfera tamtych dni. Ludzie żyją w świadomości, że stało się coś ogromnego, coś wielkiego. Widzą na ulicy ludzi, których wcześniej pochowali. Widzą na ulicy ludzi, którzy twierdzą, widzieliśmy Jezusa. Słyszą to. Ludzie odważnie głoszą im poselstwo. Jezus żyje. Okej, możemy wracać z Jerozolimy do rzeczywistości, do dzisiejszego dnia. Bo słuchajcie, chcę powiedzieć, kończąc, że to jest klucz do dzisiejszego czasu. Jeżeli chcemy dotrzeć do naszych miast i wsi, to realność zmartwychwstania musi być dowodem. Musi być głośna. Ale skąd tu dowody wziąć? No przecież w tamtych czasach to było oczywiste. Dzisiaj, po tylu latach, atmosfera tamtych dni już w ogóle nie istnieje. Trzeba sporo wyobraźni, żeby w to wejść. Więc skąd na dzisiaj dowody zmartwychwstania? Oj są i siedzą przede mną. Oj są i w mojej osobie powinien też być. Rozumiemy? Dowodem zmartwychwstania jest twoje i moje przemienione życie. To jest dowód zmartwychwstania. To jest dowód, że Jezus żyje. Że kogoś takiego jak ja i ty, On przemienił. Kogoś, który nie chcieliśmy Boga słuchać. Kogoś, kogo w ogóle nas Bóg nie interesował. Nagle stajemy się innymi ludźmi. To jest dowód, że Jezus żyje. Moi drodzy, ale problem jest w tym, że my musimy żyć godnie z tym, znaczy zgodnie z tym, co mówimy, co reprezentujemy. Jeżeli jestem synem i córką króla, co mówiłem wcześniej, to ja muszę tak żyć, aby to miało moc, aby to mogło być zauważane. Gdzie trudno jest mówić, że moc zmartwychwstania jest tak ogromna, że wszelki ciężar grzechu jest złamany, że wszelki ciężar choroby jest złamany, że wszystko jest nowe, kiedy ludzie widzą nas i nie widzą w nas nic. Widzą nas takimi samymi, jak oni wszyscy. To nie jest dowód. To nie jest dowód. Kiedy tak samo narzekam, jak oni, kiedy tak samo żyję, jak oni, kiedy mam takie same priorytety, jak oni, to nie jest dowód zmartwychwstania. Mogę sobie wtedy mówić, co chcę. Wtedy samo pismo nie wystarczy. Kiedy oni nas nie widzą mocy zmartwychwstania, ale kiedy widzą w nas moc zmartwychwstałego Chrystusa, kiedy widzą w nas przemienione życie, że to, co mówię, jest prawdą, że kiedy, nie wiem,
choroba mnie dotyka, czy tragedia mnie dotyka, a ja mogę żyć nadal, chwaląc Jego imię i ogłaszając zwycięstwo Chrystusa nad swoim życiem, to do nich już przemawia. Jeżeli jest zupełna różnica między ich priorytetami a moimi, to i do nich przemawia. Moi drodzy, więc kończąc, chciałbym zachęcić nas do tego, abyśmy żyli mocą zmartwychwstałego Chrystusa. Aby to nie było rozbieżne między tym, co chcemy mówić, a to, jak żyjemy. Oto, kiedy Maria pobiegła do uczni, co powiedziała? Widziałem Pana. Widziałam Pana. Moi drodzy, otwórzmy jeszcze na moment Ewangelię Marka. 15 werset tego 16 rozdziału. Czytamy tak. Powiedział im, idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. To jest nasza rola. Idźcie. Idźcie. Inny fragment mówi, odkąd mamy rozpocząć. Kończąc na najdalszych zakątkach świata. Ale mamy rozpocząć od Jerozolimy, od swojego domu, od swoich sąsiadów, od swoich najbliższych, tych, których znamy. I dalej. I głosić, co Jezus uczynił dla mnie. Głosić, że widziałem Chrystusa. Głosić, że z Nim żyję. A odpowiedzialność jest już po stronie odbiorcy. Tu pisze, jeżeli ktoś uwierzy, będzie zbawiony. Jeżeli nie, będzie potępiony. Ale to jest jego odpowiedzialność. Ale z naszych ust ma to pójść. Ktoś kiedyś powiedział, że Słowo Boże jest jak lew. Wiecie, lew w klatce nie jest groźny. Prawda? Możemy sobie nawet tu postawić lwa w klatce. Po pierwszym szoku przestaniemy się go bać, bo jest w klatce. Ale go wypuść. Prawda? Słowo Boże jest jak lew. Wypuść go. Da sobie rady. Nie musimy go bronić. Ale póki będzie w klatce, tego nikt nie będzie się bał. Więc wypuść go. Wypuszczajmy Słowo Boże z klatki, swoich ust i swoich serc. To jest nasze pierwsze powołanie. Jezus pierwszymi słowami do Marii mówił, idź i mów.